Przypływamy właśnie do brzegu, więc... Więc dzień dobry. Idzie. Płyniemy, jesteśmy. A, to ta dziewczynka, co nam opowiadała. Co tu się dzieje? Głupia zabawa. Ołtarz. Ale nie ma tego kapłana aktualnie. Więc dajmy sobie spokój. Co to za krąg? Najada? No nie kojarzy jej? Gdzie znajdę utopcę? Szukaj ich nocą. Najwięcej kręci się tu, na brzegu. Jeśli pożyczysz od rybaka łódkę, będziesz mógł przedostać się na wyspę Rybitw. Tam zawsze można kilka znaleźć. Poszukałabym też nad rzeką w pobliżu wioski. Bywaj. Poczekamy może tutaj. Ognisko jest. Mianowicie mamy zadanie, że mamy zabić pewnego utopca, a czy to pielca, który ukradł naszyjnik tej Dryadzie, nimfie, cokolwiek. Uważaj, dziecko. Ale się uleczył skubany. O, sobie się nie wyleczy. Szukamy utopców, ale jak na razie żadnych nie ma. To utopce nie są. Dobra, ja żadnych tu nie widzę. Idźmy może w stronę wioski. Może tam coś będzie. Ponoć może być. Wywerny. Dobra, ulepszymy może nasz miecz lekko. Weźmy. No ile? 24 godziny, okej. No tak to można walczyć. Z Berengarem musimy porozmawiać. Dobrze, że tutaj jest. W sumie on się chyba nigdzie nie będzie ruszał. Tak? Rozmawiałeś z panią jeziora? Bogowie nie rozmawiają z byle kim. Daruj sobie niepotrzebny sarkazm. No więc co takiego przełomowego powiedziała ci miejscowa boginka? Oszczędź mi mistycyzmu i mów prosto. Mówiła dużo o przeznaczeniu. Przeznaczenie mnie nie interesuje. Jeśli chcesz zostać bohaterem, masz wolną drogę. Nie krępuj się, pomogę ci nawet. Widzisz, oszukałem cię ostatnio. Oszukałeś? Salamandra zmusiła mnie do zdradzenia kilku receptur. Poddali mnie badaniom. I wiesz co, wiedźminie? Nie protestowałem. Dobrze mi płacili. Zdrajcy. Dlaczego? Mówiłem ci już. Wiedźmini odebrali mi wszystko, o czym marzyłem. Chciałem mieć żonę, dzieci, przyjaciół i normalne życie. Żadna normalna kobieta nie wyjdzie za mutanta. Zresztą wiesz coś o tym. Ludzie mnie nienawidzą. Na widok moich oczu bledną ze strachu. A co do dzieci? Jak dla mnie, twoje kochane Kermoren niczym się nie różni od baz Salamandry. Nie przyszedłem tłumaczyć ci, że jestem lepszy.
Zostaw mnie w spokoju. Twój widok źle na mnie wpływa. Zaczynam mieć wątpliwości. Żegnaj. Zrobimy to później. Ale magistra ponoć nie lubił. Bo mówił, że jestem taki sam jak magister. On mnie nienawidzi. Może tu nad rzeką gdzieś będą. Nie wiem. Utopce. Naprawdę tak ciężko utopca dostać. Wcześniej to ja zjadarka. Cokolwiek to jest. Zajmijmy to w samotną. Co to jest za mocno? O, to jest brzydkie. Co utopca? Ale mają obwisłe. W sumie nieważne. Ma naprawdę są paskudne. Strasznie. Dobra, są tam utopce. Aha. On przyjdzie teraz do mnie. Nie, nie przyjdzie. Miałem zbawić, wiecie kogo. A jednak się nie uda. Super. Co to za ruiny? Idźmy tam. To jest. Ciekawe. Ciało leży tu od dawna, ale jakaś siła powstrzymała kości przed rozkładem. Iluzja? Skoro pendomorfy? Tak. Trzęsła się ziemia. Na tą utopcę chciałbym zapolować. Skalpendowol. Zabijmy go.
są denerwujące. Do tego nie chcę z nimi walczyć. Czy są utopce? Zwykle jest przy brzegach. Ich multum ma tutaj. Nie widzę żadnego praktycznie. Było cztery, ale to też nie przywołało. Weźmy, zróbmy tak. Dobra, zróbmy już to. Nie wiedziałem, że to tak działa. Myślałem, że ogólnie mamy zabić kilka. Ale dobra. Tutaj jeszcze z wszystkimi nie porozmawialiśmy, to prawda. Ale zrobimy to. Ciekawe, czy będzie padać. Nie lubię tego soundtracku. Strasznie mroczny. Znaczy taki nie mroczny, tylko smutny. Aż do bólu. Jest i Berengar. Osoba, która zdradziła Wiedźminów z Kermoren. Jakbym słyszał z kolumny Pendomorfa. Dobra, widziałem się to łódko tym szybko. Gdzie, że długo nam to nie zajmie. Escape. Escape. Tu są. Tylko po to byliśmy sobie. Jakby to były to pielce, ale to są utopce, które dosłownie padają na dwa strzały. Na jednego jeszcze nigdy. Chyba nie udało mi się. Zapiszę zaraz grę też, bo tutaj wyjdzie mi pewnie ten to pielec, który ukradł naszyjnik. No, mogłem szukać ze panią jezioro pogadać, ale nie wiem, czy ona nie spała, czy była obecna. No, nie wiem, nieważne. Nie chciało mi się zmieniać pory, oczywiście. Jeszcze nie raz tam pójdziemy. Na raz dajemy radę. Teraz klikam lewą. I one padają. Dosłownie. Raz klikam. Czyli na jeden strzał już zlatują. Może tak być. Popielec Zephyr. Dobra, tylko sobie może się prześpimy tutaj gdzieś przy ognisku. Wiwerna.
każdy poziom wbiliśmy właśnie. Wiedziałem, że chciałem przed chwilą powiedzieć, że wbijemy za chwilę. Wbiliśmy. A potem znaleźć tu dryadę. Nimfa, cokolwiek. Tam powinno być gdzieś ognisko. Nudzę się. Jest, i ona. Dobra, może nawet nie będę musiał się przysypiać tutaj. Bo jeśli ona zmieni swoje miejsce, no to... Nie chciałbym. Porozmawiajmy. Mhm. Odzyskałem twój naszyjnik. To świetna wiadomość. Teraz kwestia twojej nagrody. Mogę ci dać księgę o Wodianoi, runę ziemi, albo będę leczyć twoje rany, ilekroć do mnie przyjdziesz. Czas runę. Chciałbym dostać runę ziemi. Runa ziemi. Dar dla prawdziwych. Dziękuję. Mam dla ciebie. Przewinąłem to, wybaczcie. Nie wiem, co robić. Przewinąłem to, przepraszam, znaczy. A tego nigdzie nie założymy. I to jest problem, bo ja teraz nie mam miejsca na to. Naprawdę nie mam na to miejsca. A z Combat Warfam pancerz mamy. Możliwe, że ustrasza. Wiesz, gdzie mogę znaleźć przyjaznego kapłana Wodianoi? Zazwyczaj siedzi przy ołtarzu pani jeziora na brzegu. Czasami wyznawcy Dagona przeganiają go stamtąd. W takim przypadku musisz poczekać, aż wróci. Rozumiem. Okej. Teraz poczekamy może sobie do świtu. Bo wbiliśmy przy okazji poziom. I pójdziemy tam do miasta. Znaczy, tak ciężko to nazwać miastem. Do tej wsi. Bo jeszcze z każdym nie pogadałem. Nasze znaki będą lepsze. Możemy. To weźmy. I coś takiego. Ze stalowego stylu nie będziemy teraz korzystać zbyt często. Ze względu na to, że jesteśmy na wsi. Znaczy na przedmieściach. No w sumie na wsi. Więc wiecie. Nie uważam, żebym mógł teraz często korzystać z tego. Tutaj, przeciwko człowiekom. Człowiekom, ludziom, ja pierdolę, mówię w ogóle. Mapa. Gdzie jest mapa? Oj, nie J. Aha, to miało naprawdę znaczenie. Dobra, musimy się udać do wioski na pewno. Tędy jakoś nie dojdę. Jeszcze chciałbym porozmawiać ogólnie z tym Alwinem i go znaleźć. Ponoć
cała Ada go przechowuje. Nie wiem. Ten styl silny w ogóle mi się nie podoba. Chętnie to bym inwestował w jakieś umiejętności, które dawałyby mi jak najwięcej energii, a raczej żebym jak najczęściej mógł używać tych poligni, bo to jest naprawdę bardzo przydatne. I myślę, że jak będę miał ten złoty... Chwila. Złote już... umiejętności, to będę inwestował od razu właśnie w to. 360 stopni, wow. Więcej energii będzie kosztować. A więcej będzie paliło. Spoko. Nie wiedziałem, że jest wzmocniona wersja znaku. Kawał drogi przyjechał. Już trzeba to próbować. Boże, art to wiedziałem, lecz. Że to. Geralt? Ja w sprawie ogłoszenia. Skupuję skóry bazyliszków. Rozumiesz, w zimie jest teraz moda na gadzie buty. Mam tu 3 sztuki. Popatrzmy. Są nieuszkodzone. Świetnie. Oto twoja zapłata. O, przy okazji. Z Vodianoi można się dogadać. Czyżby? Taka jest wola pani jeziora. Masz coś przeciwko? Nie, wiedźminie. Nie jestem głupcem. Musisz przekazać mi coś symbolizującego oddanie wobec pani jeziora oraz chęć zawarcia rozejmu z Vodianoi. Oczywiście. Co powinienem oddać? Wianek Aliny. Geralt! Pokój i dobrobyt wymagają wyrzeczeń. Żartujesz? Nie. Ojej. Tak. Porozmawiamy później. A chciałem ci handlować z tobą. Porozmawiamy później. Geralt? Bywaj. Może później. Dziękuję. Cóż za nieprzyjemny zapach. Ale nie można tak porozmawiać przez... Czym? Jakiś cyrk. Bywa. Z kim ją handlować? Z topelarką. Czym mogę służyć? To sprzedajmy, bo to nie jest było potrzebne. Ile mam w ogóle pieniędzy? 5600, tam bułki dla tych... znaczy chleb dla elfów, bo nie można kupić. Nie dlatego, że jestem z elfami, tylko dlatego, że jest to po prostu zadanie i dostanę doświadczenie. Tylko i wyłącznie dlatego. Chciałem zobaczyć jeszcze, który mam level. 25. To już od 30 będę miał dostawał złote, wprawny wiedźmin. Ale jeśli nam te zadania nie dezaktywowały mi się z zimy, to znaczy, że tam wrócimy i że będzie Foltest. Król Foltest. Kawał drogi przejechałem, a wesela ani widu, ani słychu. Przejechałem taki kawał drogi na wesele, więc po prostu muszę się napić.
U nas zabójca potworów zawsze znajdzie coś do roboty. Czy jeszcze jakieś zadania, że zlecenia udało mi się? Alpy. To prawie mi się udało, to z tym Jachina. Znaczy... Escolo, coś tam. Dobra, idźmy do liny tej. Celiny. Przynosisz ze sobą Tak. Twoja siostra cieszy się na ten ślub? O tak, jest zadowolona. Jej wiele do szczęścia nie potrzeba, a już na pewno nie będzie się oglądać na młodszą siostrę. Pewnie ci się wydaje, że jestem zła i zawistna, ale mówię prawdę. Alina nie zasłużyła na szczęście. Jak ja nienawidzę tej krowy. Zawsze była oczkiem w głowie ojca i dostawała, czego zapragnęła. Teraz podłapała Juliana, bogatego kupca z miasta, więc zadziera nosa. Nie przejmuj się. Na pewno znajdziesz sobie dobrego męża. A niby kto ma być lepszy niż Julian? Ten ach, jak ja cierpię za miliony Adam? Jest żałosny. O, może masz na myśli pustelnika z pól? Haha, drwij sobie dalej. Widziałeś pierścionek zaręczynowy, który Alina dostała od Juliana? Ma diament większy niż gołębie jajo. Nie unoś się tak. A dlaczego jej bronisz? Przyznaj, omotała cię, he? Pewnie zdążyła zaciągnąć cię na siano, już ja ją znam. O, jak ja jej nienawidzę! Ale niedoczekanie, siostrzyczko. Ciebie nie dostanie. Ty będziesz mój. Pójdę z tobą choćby zaraz i oddam ci się choćby na kamieniu. Tylko muszę dostać jeszcze ładniejszy pierścionek niż ten, który Julian podarował Alinie. Mam dla ciebie pierścionek. Naprawdę? Pokaż! Muszę sprawdzić, czy jest piękniejszy niż... Przy starym drzewie znów pojawia się dusiołek. A może to tylko północnica? O nie. W ten sposób do niczego nie dojdziemy. No, załatw się. Załatwimy. Stary już jestem. Wstyd. Co to ja miałam zrobić? Przecież sprzedawałem wszystkie pierścionki. Do piekarza pójdziemy. Jeszcze. Potrzebujemy tego chleba. Ojej, znowu musimy na około lecieć, patrzcie. Nic nie dotykam. Przestań. Sama postać leci. W czym mogę pomóc? Mam 20 orenów. Chciałbym 5 bochenków chleba. Oj, coś się szanownemu panu pomyliło. Chleb kosztuje 5 orenów za sztukę, czyli za 5 bochnów to będzie 25 orenów, jak babcię kocham. Okej. To rzeczywiście tak tanio. Myślałem, że droższe rzeczy. Siwa dziadyga. Jak dorosnę, zostanę panią jeziora i wszyscy będą mi się kłaniać. Nie, bo jesteś udana. O, wiedźmin! Gdzie jest mój kot? Jesteś inny. Mam nadzieję, że elfy wyniosą się stąd jak najszybciej. Ja też. A ta Alina gdzie jest? Może pierścionek tu mają. Znaczy nie. Do maliny, jest. Co to ja miałem zrobić? Adama?
Nie znam. Tak, stanowczo powinienem to zrobić. Dobra, chyba ja czegoś tu nie ogarniam. Aha, tutaj jest. Może żwawiej trza, he? Ale jak zobaczyłem na początku... No i nieważne. Dzień dobry. Witaj. Jestem Geralt, Wiedźmin. Słyszałam piękną balladę miłosną o Wiedźminie, pióra mistrza Jaskra. Cieszę się niezmiernie. Wiedźmini to tacy rycerze walczący ze złem i niegodziwością ukrytą w mroku. Niezupełnie. Och, to było takie romantyczne. Kochankowie połączeni przeznaczeniem, którzy nie mogą się odnaleźć. Piękne. Zaiste romantyczne. Niebawem wychodzę za mąż. Co cię do mnie sprowadza? To ty opiekujesz się Alwinem? Tak. To cudowne dziecko. Ma takie duże oczy, takie piękne, takie romantyczne. Mhm. Niestety mój przyszły mąż nie chce go przygarnąć. Jest taki... racjonalny. Blech. Rozumiem. Chciałbym porozmawiać z chłopcem. Nie mam nic przeciwko. Zazwyczaj bawi się w wiosce lub pomaga mi w domu. Bywaj. Zaczekaj, mam prośbę. Jeśli zajrzysz do karczmy, mógłbyś zerknąć, czy moja siostra Celina nie mąci w głowie mojemu narzeczonemu? Twój narzeczony przesiaduje w karczmie? W czym rzecz? Jest bardzo zdenerwowany. Nie chce ze mną rozmawiać. Wiesz, pokłóciliśmy się trochę o Alwina. Nie za wcześnie na kłótnie? Chce mieć ze mną własne dzieci. Twierdzi, że powinniśmy oddać Alwina do świątyni Melitele lub na Wiedźmina. Znajdziesz go w karczmie. Nazywa się Julian. No, zróbmy się. Ciekawe. Albo niech zrobimy z niego męskową Sycylię. Cześć, Geralt. Mam nowy dom, wiesz? I chodzę z Aliną na maliny. I w ogóle jest fajniej niż w zimie. Tylko tęskniłem za wami. Ja też. Widzę, że ci się to podoba. No, fajnie, że znowu się spotykamy. Będziemy razem zabijać potwory i złych ludzi? Alwinie, po pierwsze nie wolno krzywdzić innych, a w szczególności zabijać. Po drugie, walka z potworami jest bardzo niebezpieczna. Obiecaj mi, że będziesz ich unikał. Dobrze, obiecuję. Bo wiesz, tu też są elfy. I jedna jest bardzo piękna. Ma takie niesamowite oczy. I pokłóciła się z panem Tobiasem. Pobawimy się w zabij elfa? Naprawdę musimy porozmawiać. I z tobą, i z Aliną. To nie Alina. Wszystkie dzieciaki się w to bawią. Można być wielkim mistrzem albo krwawym iwinem. Ja zawsze jestem wielkim mistrzem. Pogadamy później. Kto chciałby być elfem? Kto to? Witaj, panie. Me imię brzmi Adam. Me Geralt. Staram się napisać wiersz miłosny dla mej ukochanej Aliny. Zapytaj Jaskra, to poeta. Ponoć dobry. Powiedział, że miłość będzie moim natchnieniem, bo on jest teraz zajęty wykonywaniem manewru mylącego. Manewru? Uderzył w zaloty do młynareczki, by wzbudzić zazdrość panny Arleny. Jest bardzo przebiegły. Jak lis. Mam do ciebie pytanie. Tak? W sumie to też odnośnie tej Aliny i Celiny. To kiedy powiedziała od razu o malinach, to wpadł mi odwołanie właśnie do, bo ogólnie Sapkowski, czyli autor Wiedźmina, nie gry oczywiście, ale chodzi o samą powieść i opowiadanie i ogólnie o samą książkę Wiedźmina, odwołuje się do różnych książek. Tak właśnie było do Balladyny chyba Słowackiego, gdzie właśnie był ten sam motyw, że jedna siostra zabija drugą w zazdrości, że wychodziła za mąż, kiedy zbierała maliny. I miała dokładnie tak samo. Jedna była Alina, a druga Balladyna, czy nie pamiętam. Kochasz się w Alinie? Przecież ona wychodzi za mąż. Kocham ją sekretnie, więc bądź dyskretny. A małżeństwo nie jest przeszkodą dla prawdziwej miłości. Bywaj. Dobra, a tymczasem myślę, że to na tyle. Dzięki za oglądanie. Zmęczyłem. Cześć.